Yo, Elfy, tutaj Olga i tak jakby, jak wam to powiedzieć, mamy dziecko. I poczekaj, zanim wyjdziesz z tego filmu, daj mi się wytłumaczyć. Ogólnie zobaczyłam tę grę na Nintendo eShopie i stwierdziłam, całkiem urocza, a potem zobaczyłam cenę. Ono kosztowało 160 zł i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego ona jest taka droga? Czy to jest jakaś wspaniała grafika? Czy może ciekawa fabuła? Nie wiem, ale sprawdzimy to razem, jeżeli zostaniesz do końca tego odcinka. Więc co? Łapka w górę zostawiona. Jeżeli jeszcze nie jesteś w Rodzinie Elfów, zasubskrybuj, tam jest na dole guzik. Mamy na pewno dużo chyba dzieci. Więc co? Bez przedłużania, zaczynamy. Okej, jedyne co wiem o tej grze, to właśnie, że zajmujemy się dzieckiem, ale dlaczego ona tyle kosztowała, nie mam zielonego pojęcia. Może to jest coś związane z fabułą? Przemilczmy to, zobaczymy. Czy chcemy, aby nasze dziecko było dziewczynką czy chłopcem? Ja bym chciała dziewczynkę. Jaki jest kolor? No to kolor musi być jakoś zbliżony do mojego i czekoladowego, więc będzie super biała. Jaki kolor miałyby jej oczy? Ja mam brązowy, czekolad ma zielony. Więc może coś takiego? Bardziej taki zielonkawy czy brązowy? Weźmy ciemnobrązowy. Boże, ciemnozielony, przepraszam. Jakiego koloru są jej włoski? Na pewno brązowe, bo ja mam brązowe i czekolad ma brązowe. I słuchajcie, to jest to, na co ja czekałam. Jeżeli chodzi o zajmowanie się dzieckiem, no to tak plus minus mnie to interesuje, ale robienie dziecięcego pokoju, wybieranie ubrań dla dziecka, i na to czekam. Na to czekam w tej grze. Jeżeli dadzą mi to, to ja będę super szczęśliwa. Możemy albo mieć pokój taki niebieski z chmurkami, albo możemy mieć pokój w ciasteczka z jednorożcami. Oczywiście, że wybiorę jednorożce, come on, i jeszcze tylko ciasteczka. Super. I czy to dziecko jest, czy je wybieramy? No, ma moje włosy, ma oczy czekoleta, powinno być w porządku. Czy mi się wydawało, czy nie daliśmy imienia? Pewnie będziemy musieli zrobić to później, ale to się długo ładuje, okej. Okay. Cześć, nazywam się Lisa i jestem lekarzem rodzinnym, bardzo miło mi cię poznać. Okej. Okay. I jestem tutaj, aby ci pomóc zajmować się dzieckiem i dawać ci różne rady dotyczące właśnie tej czynności. Ale piękne dziecko, jakie jest jej imię? Dokładnie, teraz możemy wybrać imię. I wiecie co, nigdy się nie zastanawiałam tak naprawdę, jak moje dziecko ma się nazywać, ale najbardziej chyba podoba mi się Cornelia, więc zróbmy to. Tylko, nie wiem, może tutaj oglądają jakieś Cornelie, jak rodzice wam mówią, no tak jakby nie da się tego skrócić, prawda? No bo Korni? Chyba Korni się mówi do takiej, do dziewczynki, która się nazywa Cornelia. O Boże, czy ona jest chora? Dlaczego ona kicha? Okej, okay, mamy jakieś ćwiczenie zrobić. Tym? Mhm. Powiem wam szczerze, mamy do niego porozmawiać. Dobra, to chyba da się zrobić. Okej, okay, czy ja mam je... Ja jej chyba głaszczę. O nie, ono chyba nie wie, co się dzieje. Boże, przepraszam, dziecko. Tak, w ogóle zauważyliście, że ono wygląda jak to dziecko z mema Johnny, Johnny jest papa. Jeżeli nie wiecie, o jaki mem mi chodzi, to powinno gdzieś się tutaj pojawić. O, udało się, dobra. Jest... Okej, okay, na razie jest w porządku, nie płaczę, słuchajcie. Jest... czy mamy coś jeszcze... Okej, okay, daliśmy radę. Mamy... książeczkę zdrowia dla naszego bobaza i chyba zaczynam rozumieć, dlaczego ta gra była taka droga, bo jest chyba bardzo, ale to bardzo rozbudowana. Okej, okay, to zdjęcie było dodane właśnie do naszej książeczki zdrowia i pokazuje, że nasze dziecko zakończyło ćwiczenie i mamy zobaczyć to razem. Okej, okay, co mamy zobaczyć razem? Książeczkę zdrowia? Dobra, czyli na tej stronie możemy ogarniać wagę oraz wzrost dziecka. Spoko, okej. Okay. Tędy chyba musimy... tak, czyli na kolejnych stronach możemy znaleźć ćwiczenia, które już zostały zrobione i instrukcje, jak zrobić kolejne. Jeżeli nie wiesz, co robić, zobacz moje tłumaczenie właśnie w tej książeczce. Okej, okay, czyli tu jest dosyć rozbudowane to wszystko, już to widzę. Mamy kolejny raz zrobić to samo ćwiczenie? Bo nasze dziecko już ma miesiąc... Miesiąc? Miesiąc! Okej, okay, mamy trzymać ten pierścień obok
dziecka, aby ono mogło go złapać. Halo, halo Cornelia. Halo, tu masz pierścień, gdybyś jak... mamy go tak trzymać po prostu, czy ona... Czy mamy jej bardziej do rączki wsunąć? Okej. Okay. Hej, zainteresuj się, zobacz. I teraz możesz je wziąć w rączkę. Zła. Dobra. Okej, okay. Czyli tutaj są rozbudowane animacje, bardzo rozbudowana rozgrywka. I pewnie to tyle kosztowało. Okej, okay. Nie musimy patrzeć, jak ono wygląda w tej książeczce zdrowia. Chyba ogarnęliśmy. O, już ma 2 miesiące! Płaczę. Co mam robić, kiedy płaczę? Okej, okay, jest głodne. Musimy ją nakarmić. I mamy butelkę w salonie. Czyli mamy teraz mapę. Okej. Okay. Czy możemy później jakoś może udekorować nasz domek albo zmienić meble? To by było fajne. Dobra, czyli mamy założyć muśliniaczek. Którą to się... A, dobra, już widzę. Proszę bardzo. Księżniczko, tutaj jest dla ciebie śliniak. I musimy wziąć do tego butelkę oraz ją... Okej. Okay. Chyba już powinno się zmiksować. I... O, okej. Okay. Dobra. O nie, ja cały czas muszę ruszać drążkiem, żeby ona wypiła całość. Ale dobrze sobie radzisz, moja droga. Nawet naprawdę dobrze ci idzie. Wydaje mi się, że już w ogóle całe wypiłaś, ale jakoś nie chcesz tej... butelki zostawić w spokoju. Nie wiem, co zrobiłam, ale trzymałam po prostu w jednym momencie. Nie wiem nawet, od czego to zależało. To było super hiper dziwne. O, dostaliśmy list! Dobra, dostaliśmy od dziadków coś, co sprawi, że się uśmiechnie. Dostaliśmy... Co dostaliśmy? Okej, okay, dostaliśmy po prostu aparat i możemy zrobić jej zdjęcie. Mamy super zdjęcie i możemy wysłać je dziadkom. Wyślijmy je dziadkom, na pewno się będą cieszyć. I co pewnie nam odeślą? O Jezu, jakie ładne! A, nie dostaliśmy pieniądze! Wiecie co, ja nie wiedziałam, że jak wyślemy zdjęcie naszego dziecka do dziadków, to dostaniemy kasę, ale wiemy już, jak łatwo sobie zarobić. Tu jest nasza ta. Okej, okay, czyli tutaj są po prostu zdjęcia naszego dziecka. To jest na razie nam niepotrzebne. I możemy robić dalej ćwiczenia, które wydaje mi się, że chyba sprawiają, że ona rośnie. Okej, okay, będziemy się teraz bawić grzechotką. Mhm. Dobra, i musimy trzymać ją nad jej oczami, żeby się tym zainteresowała. Proszę bardzo. W jedną stronę. W drugą stronę. Ale sobie radzisz. O kurczę. Powiem wam szczerze, to jest zbyt nierealistyczne. Nie wiem, czy ktokolwiek z was zajmował się dzieckiem, albo ma młodsze rodzeństwo, ale dla mnie... O, już proszę bardzo, trzymaj. Dla mnie, w moich odczuciach... przepraszam, proszę bardzo. Dziecko powinno już się ze 3 razy rozpłakać, to co najmniej, i jeszcze kolejne 3 razy zasnąć, ale potem się obudzić i kiedy myślałeś, że sobie siądziesz na chwilę i będzie cicho, to jednak nie było. A to dziecko wydaje mi się, że jest zbyt... Znaczy, może nie zbyt, ale jest tak kochane i tak ciche, że ja w sumie się mogę nim zajmować. Mi to nie ma... Nie mam problemu z tym akurat. Słuchajcie, doszliśmy do tego momentu. Nasze dziecko ma 3 miesiące i możemy zmieniać mu ubrania. To jest to, na co ja czekałam. Absolutnie. Czy... Możemy... Okej, okay, mamy mapę. Proszę, żeby było jakieś fajne ubranie, to jest to, na czym mi najbardziej zależy. Dobra, jesteśmy w szafie. Co mamy tutaj do ogarnięcia? Którym możemy... to jest całkiem urocze. To mi się podoba. Tutaj jest małe ciastko i skarpetki właśnie, bo nie może być bez żadnych bucików albo skarpetek na nóżkach. Więc proszę bardzo. Nie. Ja bym chciała o to, tak, dokładnie. I wyjść. Tak. I to ma zostać, to wyglądało super. Okej, odblokowaliśmy w takim razie pójście na spacer, ponieważ chcemy pójść do... Okej, chcemy pójść właśnie do sklepu po nowe ubrania, ale musimy uważać, ponieważ niektóre rzeczy będą nasze dziecko wkurzały oraz niektóre będą jej się podobać, więc... Którędy? Okej. Okay. Dobra, możemy wybrać drogę, którą chcemy. No to pójdźmy...
przez park, tam jest jakiś balonik, który powinien jej się podobać. Okej, okay. Wiecie co, powiem wam tak. Jedyna rzecz, która mnie dobija w tej grze, to wcale nie jest dziecinność tego i to, że zajmujemy się dzieckiem, to są te ekrany ładowania. To jest, wybiorę cokolwiek dosłownie i jest 5 sekund ekran ładowania. Okej, okay. Możemy użyć ręki, aby jej to pokazać. Proszę bardzo, proszę balonik. Super, nie? Spoko balonik. Też mi się podoba. Czerwony to jest fajny kolor. Idziemy dalej. Możemy przejść właśnie drogą. Czy ona tutaj skręci samo? Wow, okej. Okay. O, proszę bardzo, to jest kolejna rzecz. Proszę bardzo, ptak. Czy ptak ci się podoba? Ptak ci się podoba. Mi też się podoba ptak. Jest super. Więc idziemy dalej. Ciekawa jestem, jak długa droga prowadzi do tego sklepu i jakie właśnie rzeczy będą w sklepie. Widziałam, że samochód chciałeś do nas jechać. Ostrożnie, proszę pana. I... Okej, okay, lecimy dalej. Aha, czyli musimy się zatrzymać przed z brzydkimi zapachami, aby nasze dziecko się nie przestraszyło. Więc siedzimy, stoimy, czekamy, aż brzydka benzyna albo brzydkie opary i smog sobie... pojedzie. Proszę pana, jakby pan mógł sobie pojechać, bo wie pan, my idziemy do sklepu aktualnie z moim dzieckiem po jakieś super, hiper, ekstra ciuchy i wie pan co? Pan strasznie jakby zawadza i musimy na pana czekać i... No nareszcie! Ile ja musiałam czekać? Jejku, nie wiem co on robi, rozmawia przez telefon, masakra. Idziemy dalej, bo ja chcę pójść właśnie do tego sklepu z ubraniami. Nie, że to jest najważniejsze, jak się ma dziecko oczywiście, ale w tej grze wydaje mi się, że... powinno znaleźć coś ciekawego. Okej, okay, musimy się zatrzymać, żeby dziecko zobaczyło tego. Motylka, proszę bardzo, dziecko za... Wow, motylek, co za wspaniała. Dobra, podobało mu się. Podobało jej się, to jest... Znaczy, dziecko teoretycznie tak, ale to jest dziewczynka. Okej, okay, jedziemy dalej. Wow, jesteśmy w sklepie? Super, super, to jest to, co ja chcę aktualnie zrobić. Pójść do sklepu. Tylko wiecie co? Co z tego, że pójdziemy do sklepu, jak my nie mamy kasy? Dobra. Okej, dobra. Tak, tak, tak. Czyli kobieta nam powiedziała, że możemy kupić to oczywiście, na co mamy kasę. Ale że, jako, że jesteśmy biedni, to raczej nie mamy kasy na... Nie, mamy 1500. Czekajcie, co nam się najbardziej podoba? To mi się najbardziej podoba. To jest całkiem fajne. Możemy... po prostu zobaczyć, jak nasze dziecko będzie w tym wyglądało, albo to kupić. Kupmy to. Tak, chcę teraz aktualnie założyć te skarpetki. No ja bym nie kupowała. To jest całkiem fajne, jak to będzie wyglądać. To wygląda całkiem uroczo. Dobra, bierzemy to. Ale nie chcemy tego na razie. No wiecie co? I tyle tak naprawdę. Myślałam, że jest może więcej ubrań, ale prawdopodobnie i nasze dziecko będzie... im po prostu będzie starsze, tym będzie więcej ubrań. Tak, chcemy wyjść. Okej, okay, i wróciliśmy do domu. Wiecie co, ja tutaj skończę ten odcinek, bo nie jestem w stanie wyczuć, czy ta gra wam się podoba, bo ja wiem, że ona jest taka dosyć dziecinna, ale w sumie z drugiej strony wydaje mi się, że im nasze dziecko będzie dalej tak jakby rosnąć, tym może odblokujemy fajniejsze rzeczy? Nie wiem, czy wam się podoba, czy chcecie mieć razem ze mną dziecko w kolejnym odcinku? Boże, to zabrzmiało strasznie źle. Ja się żegnam, do kolejnego, do zobaczenia i cześć!